Siemano, siemano. Dzisiaj 230. Taki sterowniczek. Bardzo prosty. Wyłącznik bimetal. Podobno nie grzeje, nie działa. Bo to jest wyjęte z przenośnego grzejnika. Jako że grzejnika nie mam, no to nie pozostaje mi nic innego, jak sobie zasymulować ten grzejnik. Druty, druty, druty. To muszą być druty, bo to jest lutownik. Dobra, czekaj. Prościzna. Nie wiedziałem co to jest, ale to jest czujnik przechylenia. Jak jest pionowo, no to on się załącza. Gdyby ewentualnie ten grzejnik przenośny był przewrócony, przechylony, to ten wyłącznik powoduje to, że grzejnik działać nie będzie. Dobra. Jesteśmy pionowo, jesteśmy wyłączeni. Na minimum daje grzanie. On. No i bimetal działa. Przewrócony grzejnik. Grzejnik pionowo. Także, panie drogi kolego, ja bym bardzo prosił o sprawdzenie, czy grzałka w tym grzejniku działa i czy grzejnik. Oczywiście na krótko polecam podpiąć na parę minut samą grzałkę, bo to może być problem od niej. Dobra. Tu już działania nie będę symulował tego bimetalu, nie będę go podgrzewał. Ale generalnie według mnie sam ten moduł jest ok. Także tyle. Kolejny filmik dla potomnych. Cześć, trzymanko.